Cześć moi drodzy, witam w kolejnym filmie, który mi spędza sens powiek, moi drodzy. Mianowicie ciągnie się temat tego wałka rozrządu, który zamówiłem do tej Hondy. Ktoś się wypowiedział, jakiś ktoś tam, jakaś dziwna nazwa, to nie był człowiek, który tak się nazywa i nie jest na pewno, to konto, że tak powiem, pod innym imieniem, nazwiskiem zrobione. Stwierdził, że się nie znam, że te wałki tak muszą być, że technologia samochodów, silników samochodowych i silników motocyklowych nie ma nic ze sobą wspólnego. Nie wiem, może ocencie wy to, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, jeśli ktoś... kolega podpisał się, że jest mechanikiem motocyklowym. Fajnie, wszystko pięknie. Ale z kolei mam takie pytanie, bo ktoś tam napisał, że już lepsze Chińczyki robią wałki. Zobaczcie, ten wałek nie jest w ogóle szlifowany. To srebrne, co to jest, to ja wyszlifowałem tyle, co się dało. Reszta jest porowata. A zobaczcie, tu mam z chińskiej 50-tki nowy wałek. Zobaczcie, ten wałek jest wypolerowany. Jest wyszlifowany na szlifierce taśmowej, na papierem ściernym, bo tak się to powinno robić. Zobaczcie. Tu jest ze 125, ze skutera, moi drodzy. I sprawdzając w hurtowni, większość tych wałków, wszystkie są w idealnym stanie wypolerowane i są bardzo gładziutkie. A Honda robi coś takiego, no. Powiem wam, nie wiem, no, czy temat jest godny, że tak powiem, poruszenia, ale moim zdaniem tak. No i ocencie to, czy silnik samochodowy czymś się różni od motocyklowego. Chociażby takiego zwykłego jednocylindrowca albo czterocylindrowca, który tak samo działa jak samochodowy. To znaczy co, że w samochodzie musi być wszystko zrobione na igłę, a w motocyklu już nie? Dziwne. Czekam na wasze opinie, moi drodzy.